mieliśmy dwóch wspólników zakładu rolnego, którzy żyli w konflikcie i nie płacili podatku. Jeden z nich zmarł. W wyniku postępowania spadkowego mamy trzech spadkobierców. Muszę im wysłać upomnienia, raczej pewne, że nie zapłacą. Jakie tytuły dla nich? Zupełnie nowe z nowymi numerami, kolejne czy jeszcze inne zmienione? A to zależy, drodzy Państwo, czy, bo rozumiem, że te upomnienia to tutaj e, pyta, pytający e, wyślę dopiero po doręczeniu decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za długi spadkowe. Decyzji za koordynacji podatkowej, którą organ podatkowy wierzyciel wydaje spadkobiercom. Więc jeżeli ta decyzja jest doręczona, a nie zdążyło do upływu terminu wynikającego z tej decyzji, nie zdążył upłynąć jeszcze e, termin zawieszonego postępowania egzekucyjnego, to wystawiamy nowe tytuły na spadkobierców i że tak powiem z pismem przewodnim doklejamy je do czy wnioskujemy o podjęcie dalszej zawieszonej egzekucji w urzędzie skarbowym. Jeżeli urząd skarbowy umorzy to totalnie nowe tytuły na spadkobierców, ale tutaj musi być wyczerpany cały ten proces e, przenoszenia odpowiedzialności na spadkobierców.